Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marianczelo z tej strony, kłaniam się, jest niedziela, więc jedziemy z Rapidem na swoim pierwotnym koncie, Marianczelo Dominoni. O, mamy gościa z Polski, zobaczcie. Witam serdecznie Polaka Rodaka, Warrior 140, 2000 rankingu. No to lecimy Sycyla przeciwko niemu, zobaczymy czy... Zobaczymy co tak naprawdę powstanie tutaj. Spodejrzewam, chciałem powiedzieć, tych klasycznych linii. Wybiorę Najdorfa, pewnie pójdzie goniec E3 albo goniec G5, pójdzie w długo po F3 i hejo, nie? Nie, goniec E2, skromnie. No dobra, no to zagramy E5 anyway. Goniec E6, goniec E7. Tak, wiem, że mi grają. Grali mi tak, ale spoko. Posunięcie B4. Można, oczywiście, że można. Hetman C7, ogólnie pole D5 się rozbija dużo w Najdorfie. Zafiksował pole B4, żebym tam nie był groźny. I teraz wszedł gońcem. No taka hybrydka tutaj, ten wariancik. Dobrze, no nie ma na razie ruchu F4. Co za tym idzie, no nie ma podstawowej idei ataku. Tutaj, żeby kontrolować pole D4. No i co, wieża C, no na pewno będziemy chcieli zagrać B5. I może D5 w dalszej fazie gry. Zobaczymy, czy ja mam D5 tak w ogóle. Trzykrotny grip na D5. Dwukrotny grip na D5. Mało nas. Mało nas do pieczenia chleba. Wieża C półotwarta. Dobra. I tu powolutku będziemy już zmuszeni do gry na tak zwaną główkę. Teraz tak. Zagramy B5, żeby była, żeby pograniczać też skoczka, żeby pograniczać gońca, ale tak, żeby w przyszłości pojawiła się idea zagrania B4. Niemniej jednak na razie nie mogę chyba, bo po prostu stracę pionka, tu będzie wisieć, więc nie bardzo. Często skok idzie swingiem przez B6 na C4, ale w tym momencie nie chciałbym odpuścić tego gościa, bo jeżeli odejdę kuniem, on walnie, wybije gońcem. Raz, że mam słabe D6, pion steczny. Dwa, że pole D5 jest puszczone, chociaż czy to jest duży problem? Bo z drugiej strony, jak nie zagram tutaj tych manerwów, to nie wiem jak mam progresować. Czekaj, czy coś się zmieniło? Tak, D5 się zmieniło. Mogę zagrać D5 chyba. Mogę zagrać D5 najpewniej. D5, zbicie. Wtrąci tu. Ja to zbiję królem w ogóle. Mógłbym zagrać D5, tylko że wtedy po strzale i biciach będzie bił na A7. I teraz pytanie, czy chcę zagrać D5, mieć aktywną pozę? No aktywną, nieaktywną. Ogólnie te D5 to jest trochę... chybotliwy ruch, bo zawsze mi walnie. Nie, na D5 to chyba jest zbyt odważne. Jednak pójdę chyba z pierwotną ideą. Skoczek B6. Tak, dziwne to poprawienie gońca tutaj, wydaje mi się. Bo przysłonił hetmana, co za tym idzie. No, pole D5 będzie dostępne tylko dla konia po biciach. No, jeszcze spoko, jeszcze trzymamy. Póki nie wejdę na C4, to myślę, że pozycja jest równa. Obaj mamy wszystkie lekkie figury w grze. On połączył, no, można powiedzieć, że ciężkie figury. Roszadą jeszcze nie, chociaż roszadę mam na wyciągnięcie witki. Zabił na F6, jasne. I teraz wiem, że są takie szkoły, że można bić to z G i po prostu używać tej linii do ataku. I chyba tak zagram. Zagram ostro. W Najdorfie nie trzeba roszować, właśnie to jest też jakby... Na tym polega też elastyczność Najdorfa, na pewien sposób. Dobrze, czyli mój plan to zagranie D5, ewentualnie wstawienie skoczka na C4, ale także w tej chwili już otwiera się masa możliwości na królewskim. Jasne, bo chyba na końcu chcę po prostu wybić. Mam wrażenie, że jeśli wybiję, ale nie, to wtedy się wycofam. Więc mogę bić od skoczka, bo jak zacznę od konia, no to będzie to i zwalnie mi tu. To chyba pionka podwalił, kurde bele. Chyba, że po tym od razu walnie z szachem. Ja tu, on z szachem, ja tu i on tu. A dobra, to biorę tę pozę w ciemno. No i teraz nie ma wtrącenia żadnego, nie? Tu miał. Czemu nie chciał?
Nie wiem, dziwne te szachy tutaj się jakieś odwaliły. Wariant Opoceńskiego, czy jak on tam się nazywa. No i zostałem z gorszą lekką figurą, natomiast mam aktywność na... No za chwileczkę będę miał właściwie aktywność na liniach. Dużo gry, bardzo dużo gry jeszcze. Warto byłoby pomyśleć o ruchu F5, no właśnie F5. Tutaj chętnie bym... Nie wiem, czy zagrałbym końcówkę chętnie. No, tu będzie atak. I zagrałbym i nie zagrał, kurde, balans. I zagrał i nie zagrał. Chyba gońca zechce otworzyć. Przyjdzie na F5, ja przyjdę na E6. Zawsze możemy zdążyć z roszadą. Dobra, na razie gram przez... chcę dojść do D4. Być może. Tak, i już eksploruję słabości, jasne. Tylko, że ja teraz zabiorę ci. Co nieco. Albo zagram, czekaj. Zrobię w ogóle roszadę. Co wydaje się być trochę samobójcze? Niekoniecznie. No dobra, czy ten... To wejście jest straszne. Niekoniecznie. Ja zagram tu. On zagra z szachem. Ja zagram tu. On zagra tu. Ja zagram tu. Chyba mogę tak anyway. Tak, to będzie ten wariancik. Znaczy w sensie... Po tym mogę bić przecież hetmana. No właśnie. Mogę bić hetmana. Nie no, po prostu to bije i tyle. Trochę się uspokoi, bo mój król jest w centrumie, więc słabo to wygląda. Mój król w centrumie. Tylko tak, tu wisi wieża, więc ja tu. I wystarczy, że on tu i tu, ale wieża się broni, dobra. Pytanie, czy będzie to straszny ruch? Jeszcze chyba nie. Dobra, mamy końcówkę. Jego skoczek wciąż lepszy. Już troszeczkę struktura mu się popsuła, więc jakby jakiś taki mini atut dla mnie się pojawi. No, chce się zdwajać. No, ja rozumiem. Albo zaproponować naprostowanie sobie pioneczków. Z tym, że ja mu tą wieżę mogę stąd wydupcyć. I właśnie mam zamiar to zrobić. Nie ma zdwajania się tutaj. On pewnie tak zagra. No właśnie, ten koń na F5 stoi kapitalnie. Kapitalnie stoi na F5. On tu, ja tu. Wisi mu koń. On szach. A, tu zagrał. Też ciekawa sprawa. Chcę stanąć tutaj, albo dać szacha. I teraz król może być tutaj przeciążony. Przeciążony może być ten król. Dobrze, teraz tak. Czy to jest straszne? Jest straszne, bo gubię gońca. Więc po tym ruchu zagra na przykład tutaj. Jakbym zagrał od razu, tak? A on szach. To ja tu. No właśnie. Chyba, że wtrącę takiego szaszka na skoczka. Szaszka na skoczka. A mam wtedy check. Właśnie, właśnie. Jedna gorsza ta końcówka jest, już widzę. Jakby my tak powalczyli o linię. Po prostu. Chyba najlogiczniej, co? Chyba najlogiczniej. Jak wymienisz, to ja się zawieszę na B2, więc już idei tego zwajania nie ma, a mówi się wieża, więc... więc spoko, no oczywiście przyjdzie na C. Nie, no oczywiście po broni. A to spoko, to król do góry. A to powiem wam szczerze, że podoba mi się ta pozycja już w tej chwili, jak już wieżę wymieniliśmy moją... Znaczy jego aktywną właściwie. Dobra, trzeba grać trochę szybciej, już widzę. No, w idealnym świecie to chciałbym tak, nie? I mieć tu takiego wolniaka. Mógł zagrać też taki ruch.
pod parkunia. Mógłbym tak, ale on z szachem i weźmie tutaj. Dobry ten koniec, kurczę. Kurczę, dziadku, ja odejdę, bo po co? Tylko, że on będzie walczył o linię, wiesz? Nie wiem, do kogo to mówię, wiesz, ale wiesz. Jedyna otwarta linia chce mieć tam figurkę. I teraz tak, pobierze gońca, wieżówka jest totalnie równa. Natomiast ja tego gońca wycofam na F8, jak Bóg da, zdrowie będzie. I od razu się tu wdupcam. I teraz tak, ja tu on pcha, ja tu on bije wieżą, trochę ciasno. Też ja z drugiej strony mogę rąbnąć tak. No nic, no chyba się trzeba wbijać tutaj na tą trójkę, co? Mam wrażenie, że to już to je lepiej. Pytanie, co on mi tam może... co on mi tam może... Jasno, on chce mieć wolniaka. Tylko z drugiej strony... Z drugiej strony... Tu chcesz zagrać, tak? Ja wtedy bicie, bicie, leci wolniak. Pytanie, czy ja go zatrzymam? A jakbym zagrał tak? On tak, ja tak? Okej, no prawdopodobnie dziabnę to. Z tym wolniakiem będę trochę się męczył. Odejdę przede wszystkim tym gońcem chyba, co? Czekaj, pobrać, on tu. Dobra, już wiem co zrobię. Chyba, że on weźmie tego gońca. Boję się, że go weźmie, bo chodzi o to, że tak i tak bym mógł zagrać. Tak i tak bym mógł zagrać. No groźny jest ten wolniak, kurczę. Kurczę, dziadku. Groźny jest. Jest groźny. Chyba go muszę tutaj, muszę się ewakuować troszeczkę. Muszę się ewakuować, mam wrażenie. Dobra, chciałem w ogóle zrobić teleport. Jak wygram tego wolniaka, to jest dobrze. Jak go nie wygram, to jest średnio. To jest średnio. No ten goniec cały czas źle to stoi, panie Mietku. Źle to stoi, panie Mieciu. Źle to stoja. A czasu mało. Dobra, gram tutaj. Już sraczka, żegaczka. To jest właśnie to, nie? To jest właśnie to. Oddałem pionka. Próbowałem na 15-10, ale wyskakiwali mi zawodnicy 1500-1600 tylko. Nie wiem dlaczego. Wyższe rankingi nie lubią grać? Nie no, czas, nie? No myślę, że to jest równa jeszcze pozycja. Nawet po oddaniu piona. Głupkowato. No to fajnie by było się zawiesić i pomyśleć troszeczkę. Chyba moim problemem jest to, że po prostu za wolne tempa gram. Za szybkie tempa dla siebie gram. Mam takie wrażenie. Mam takie wrażenie. To powinien być remis. To powinien być remis. A bicie w przelocie to znam. Nie napadnie mnie tutaj na razie. No nawet jakbym wymienił to za to, to później gońca wystarczy oddać. Tu i. No nie no, remis jest jak mordę szczelił. Ale kurczę, była wygrana. Mam wrażenie. Tylko czy zdążę, nie? No zaproponuję, pewnie nie przyjmie, bo ma lepszy czas.
Ale z drugiej strony, co on może? Co on może? Wisi tutaj, tutaj. Już podejdę królem, to już. To już jest si. Si kalafon. Czekaj, czy ja wszystko widzę? Wszystko widzę. Jestem po prostu gotowy oddać gońca za pionka, nie? O, i teraz już. Teraz już jest easy, chyba że skoczkiem napadnie na tego. Na tego gościa. Ale którędy? 25 sekund. Nie, no to jest remisowe, powiedzmy sobie jasno. Powiedzmy sobie jasno, panie dzieju. Dobra, ja tutaj gram. Nie, no nie jest wygrane. Czemu się upierasz przy wygranej, jak? Dobrze wiemy, że mamy bandowe pionki po jednej lekkiej. No bez przesady, panie kolego. Bez przesady. No jeszcze tam na przesłonę mógłby jakoś próbować zagrać, żeby... No ale to tak naprawdę ja zagram tu. Goniec jest daleko, żadne widły tam nie wejdą. Właściwie tu mogłem zagrać. Muszę to oddać. No i tak zagram. I tak zagram. Albo tak. Męczybu. Gościu typu męczybu. No, taki trochę nieczysty zawodnik. Nie no, miał prawo 10 plus 0 w końcu. Ale ewidentny remis. Kurczę, tam sraczka żegaczka, przepchnąłem tego pionka. Jestem zadowolony ogólnie z tej partii. Na pewno gdzieś tam wypuszczona przewaga, ale graliśmy na 90% dokładności, się okazuje. Na początku tam były jakieś babole. W debiucie było wszystko spoko, chociaż tutaj goniec E6 jest już niedokładny. Przez goniec E7 trzeba grać, bo skoczy G5 jest ten wariant, ale ja się go nie bałem właściwie. No i tutaj było wszystko dobrze. To jest średni ruch. Trzeba było zagrać hetman C6. No nie jest to dla mnie bardzo oczywiste. No chyba D5 tak w planie. I ten plan ze skoczkiem jest średni. A bicie pionkiem jest w ogóle błędem, się okazuje. Ale jego wejście na D5 również jest przeoczeniem, więc... A to odejście nie jest dobre? Trzeba było grać AB i po prostu oddać. Aha. Albo on miał... No tu jest przewaga 0,40, więc o, przewaga była większa po C4, się okazuje. Okej. Okay. Przeoczonko, ale to są takie przeoczenia, gdzie jeszcze pozycja się trzyma, nie tak, że jest to minus 5. No jego skoczek był dużo lepszy niż mój ten. Tak, przeoczenie. Trzeba było bić na C3. A, i on przeoczy, widzicie, przeoczenie za przeoczenie, więc wcale tak bombowo nie grał mój rywal. Mógł bić na E7. I tutaj jest pozycja cały czas 0. 0, 0. Wspaniały ruch, jedyny właściwie, żeby ta wieża... A, no i tu podwalam, więc goniec C5 trzeba było grać. Myślałem o tym ruchu, ale było już cienko z czasem. Goniec C5 spóźniony, ale bez pionka jestem. I tu jest remis totalny, nie? Zobaczcie, remis, remis, 0, 0, 0, 0. No tak. Tu pewnie rywal mi podstawił skoczka gdzieś tam, ale grałem na szybko. Zobaczymy zaraz, czy tak było. Najlepsze ruchy gra. Więc... A, tu podstawił mi konia. No, ale wiadomo, miałem wtedy 0,4 sekundy. No, nie była to partia najwyższych lotów, chociaż poprawna dosyć, jeśli chodzi o wskazania silnika.
2000 do huknięcia. Może następnym razem.